witajcie kolejnego dnia. Dziś, słuchajcie, udaję się na rzęsy. Wiem, że mówiłam, że rzęs nie będzie, ale stwierdziłam, że robię rzęsy na wyjazd. I mało tego, będę mieć dla was rozdanie na Instagramie. Także już teraz was zapraszam na mojego Instagrama. Będzie rozdanie 3 kuponów na rzęsy do Pardon My French i Aucia. Bardzo, bardzo się cieszę. Powiedzmy 2,5 roku, dobre, nie miałam rzęs zrobionych. Miałam 2,5 roku. 2 lata równo, o, dobrze, teraz mówię dobrze. Także idę zrobić rzęski, pokażę wam efekt przed i pokażę wam efekt po. Może coś tam nagram w trakcie. Nie mam nic na rzęsach. Zobacz, jak ładnie sobie zrobiłam. Właśnie mi za fajne. Sama. Mogę później wam pokazać, jak to zrobić właśnie z apaszki. To teraz jest bardzo duży trend, żeby do tych torebki tak ozdabiać. A ja nie mam ozdobionej. My już jesteśmy na miejscu w domu braci Jabłkowskich, bierzemy na 3 piętro i tam będzie właśnie spotkanie z Ani, która jest, tak jak wam mówiłam, córką jednej z założycielek Benefit i będę mieć przyjemność z nią rozmawiać, mieć wywiad taki jeden na jeden, więc jako jedyna tutaj influencerka, bo jestem twarzą jakby tej akcji w Polsce, więc mam nadzieję, że coś ciekawego się dowiemy. Wiecie, nie będzie to sztywny wywiad, tylko po prostu rozmowa. Piękną przemowę. Nagrałam trochę na Instagrama, może sobie tam później bo sam cię oznaczałam. Wszystko się zmieściło, bo Instagram ucina, ale bardzo ładnie wszystko opowiadałaś. Bardzo wzruszające, jak to bardzo wzruszające organizacja opowiadała, także z bardzo wielkim wrażeniem. Także dziewczyny, w maju idźcie na brwi, idźcie na woskowanie i po prostu dołóżcie swoją cegiełkę do sprawy, żeby polepszać sytuację kobiet, które mają trudną sytuację mieszkaniową. Pokażę to w chwilę komplement. Że piękne brwi. Od tak. Eni samej, która wiecie, na co dzień widzuje setki brwi. Były spojrzenia, jak przemawiała, uśmiech. Bardzo miło, bardzo miło. Bardzo się cieszę, wiedziałam, że przyjdziesz i nie zawiedziesz Benefit. Oczywiście, że tak. Ja idę na woskowanie, chociaż u mnie nie ma za wiele co, ale pójdę, żeby wesprzeć tą piękną inicjatywę. Okej, kochani, jesteśmy już tutaj z Eni, która, jak wam mówiłam, będzie wam troszkę opowiadać nam o marce Benefit, o całej akcji i mam nadzieję, że miło spędzicie z nami czas. Mam wielki zaszczyt z nią rozmawiać i tutaj spędzić wspólnie trochę kilka chwil. Eni, thank you for having me here. Oh, thank you for having me here. I appreciate it. Event. Is it your first time in Poland? It's actually my second time in Poland. I came for the first time about 5 years ago. So yeah. How do you like it? I love it. How do you like Warsaw? I love it. You know, I've only been here for a few hours, but the girls are taking me out for a traditional Polish dinner tonight, so I can't wait. That's what we were talking about. You should try pierogi and sausage. Oh, all the things. All the things. My first question is, did you or do you have an influence on the products that come to life? Oh, so yes. Are you a part involved in the product development? So it's a great question. I actually used to be on the product development team for about 6 years, creating formulas, looking at shade, reading color. So I know all the ins and outs that go into product development. And today, actually, what I focus on is our consumer, which is what our products are based off of. So I do a lot of traveling along with my sister Maggie, and we travel all around the world, and we really try to get to know who our customer is, who our client is in all the different countries, so that when we do bring a product to market, we know how to talk about it and make sure that it makes sense for her in the modern woman's way of putting her makeup on. Okay, so, yeah. so
So you accept every product that's on the market right now? Every benefit product? Yeah, I mean, listen, not every product is like a total winner all the time, but we love them all. Okay. So do you actually have your favorite benefit product? I know it's a... Oh my gosh, it's like picking your favorite child. Okay, I would say that my favorite is precisely my brow pencil. Oh. It is just the best. I love that it stays on all day and it actually looks like real brows. But then I also have two other ones, Roller Lash and Hoola. Okay, so that's your favorite mascara? Oh, yeah. Okay, I'm in the team. That's my favorite. Yeah. Yeah. That's my favorite one. I do like a cocktail. I do Roller Lash and then they're real on top. Yeah, that's good. It's real good. So did you grow up in the cosmetic world because of your mom and your aunt, like watch them make the product? I definitely watched them making the product, and it was actually funny when I was a really young child, and Benefit was very small back then. Mm-hmm. We didn't have, you know, we weren't in any country but the United States, and just really, really small. And I have really sensitive skin, and I remember that my mom and my aunt, we used to have a lot of skincare at Benefit. Mm-hmm. They used to test the formulas on my skin, and if I got a rash, they were like, nope, it doesn't work. Test it on babies. Yeah, test it on the babies. But you know what? I grew up, it was just it was a normal childhood, you know? It was just my mom had a job, and my dad had a job, and that's how we grew up. And but I think instinctually, when you grow up with a mother and an aunt who do so much of beauty, you know so much about makeup that you don't realize that you know. Yeah, you know everything. I found myself just doing my friend's makeup all the time, and I was like, oh wow, like how do you not know how to do this? And they're like, how do you know how to do this? Yeah. You know? So did your friends ask you all the time? All the time. About the products? Dates, school dances. I was always like, okay, next, come on. Oh my God! Yes, did they ask specifically about the products? What's gonna come out? How is it? What's your Yeah. No, you know, it really wasn't like a topic of conversation growing up. It was just more of like, do my makeup. You know, it wasn't. Benefit was so small back then that it was. Yeah. It was. How does it feel that Benefit is so global right now? You know, it's unbelievable. I think that what's really cool about our brand is that we still have, I hope, we still have kind of a small feeling. Like it feels like an intimate brand rather than just like a huge corporation. I think that doing things like Bold is Beautiful and, you know, the markets really own their business here in Poland. And so, yeah, it's crazy to see your company in all the countries around the world. Is it intimidating that you go everywhere and it's like benefit here and there? You know, it's not intimidating. I would actually say it's kind of comforting. I love that, like, it's strange to go into your, you know, hotel room in Poland and you see a Benefit shopping bag and you're like, oh, I don't feel so far from home. Yeah, you know, cool. it feels like you're in your own backyard. It's nice. So can you tell us more about the project? How important is it to you? Yeah. About other countries? What do you do in other countries? Because Poland is all about Habitat for Humanity. Yes. Which is a new project here. Yeah. It just started. It starts in May. And how about other countries? Yeah, so the Bold is Beautiful project is Benefit's global philanthropy campaign, right? So we have over 20 countries that participate in Bold is Beautiful. Every year we bring in more and more countries. So this year, obviously, it's Poland, which we're really excited about. Yeah. And kind of the structure of Bold is Beautiful is that every May, in the month of May, 100% of the proceeds from an eyebrow wax are donated to local charity partners. So I think that's a really special piece that not only is it every dollar, so 100%, so you know as a client or a customer that everything you're spending is going to women and girls in need, but I love that the money stays local, right? Yeah. So, you know, for the Polish women, if you're getting your brows done, you know that you're helping your fellow Polish sisters. And I think the great thing about it is that it's really, you know, the whole project is about empowering women and creating this kind of community of sisterhood, this community of women supporting each other and, you know, holding each other up and really allowing you to reach your full potential. And that's what we try to do in Benefit every day with our products, with our names, with our packaging. And it was just time to go beyond, you know, our beauty counter and reach those women in need. Okay, my last question is, does the name of the project come from the very famous soap opera? Oh my gosh, what? Oh, the... Really? Or not? No! That's hilarious! I love that! Oh my God, I love it! More than a success. Oh my gosh, that's so funny. You're the first person to ever ask me that. No! It was very famous in Poland. That's hilarious!
No, you know what, the name of it just, we really believe that women should be outspoken, that they should be powerful, that they should, you know, kick a little ass if they want to. And so we believe that being bold is a beautiful thing. So that's why we call it that. But I like where you're coming from. That's good. Okay, thank you very much. Thank you so much. Dziewczyny, pamiętajcie, że w maju, jak pójdziecie na wosk do browaru w Sephorze, wszystkie pieniądze z tego serwisu pójdą na Habitat for Humanity i będziecie wspierać inne kobiety, pomóc im odbudowywać ich domy. Także to jest bardzo ważna rzecz. Wybierzcie się na brwi. Perfect brows. You have beautiful eyebrows. So thank you, Hania. Get your brows done yesterday. Yes, yes. Okay, thank you very much. Thank you. Proszę, śmieszkuję tutaj. Troszkę się zestresowałam, to spokojnie. Fajnie się było, super. Tak, fajnie było? Bardzo mi się podobało. Tak. Nie wiem, czy wam się podobało wywiad? Fajnie? Mama, idę kupić komputer dla naszego pracownika, żeby miał na czym pracować. Jesteśmy, moi drodzy, na placu Unii. My się z Kubą, jest Kuba za mną. Siema. Do Apple'a. Bo z Dominikiem sobie wcześniej zarezerwowałem kompa. O, jedziemy sobie? Jedziemy. A jaki to komputer? Popatrzcie. No MacBook, nie? W sensie tam w środku... Ten Pro czy R? Nie, R zwykły. R, ten taki... No, tam jest zwiększona pamięć i RAM i żeby działał dobrze, żeby było mnóstwo miejsca. Jest komputer zakupiony, słuchajcie, w prezencie dostaliśmy myszkę. W prezencie dostałeś? Tak, bo 700 zł mam do wydania jeszcze w prezencie, więc super. Zobaczcie, co dostałem Mateusza. Nowe! Takie prezenty. Od Fit Lovers. No tak patrzę, kurczę, tak jakość ci spada. Jakość. Kurde, stary, trzymaj. Przestań, stary. Mateuszowi pożyczyłem na wyjazd. Aż się opluł i rozwalił mi łobuz. A to przez przypadek spadło, nie? Wiesz co, mi się wydaje, że to nawet nie od upadku. Tylko gdzieś się po prostu coś tam, no. Tam jest gdzieś gimbal i tak o. Teraz za parę dni, nie wiem kiedy ten vlog wejdzie. Pewnie już wiecie, jak ten vlog jest, że jesteśmy za granicą i nagrywamy tym sprzętem. Gdzie na Korfu? Na Kretę. Trochę muszę ogarnąć kuchnię. A do mnie przyszły nowe próbeczki. Halo. I nowa biżuteria i nić, którą zostało wyhaftowane koszulki, którą widzieliście gdzieś już u mojego Insta. Ja noszę prototypy, chodzę w takich sobie, już testuję. Jak to będzie się sprawdzało? Dla Karoliny jeszcze woda z chlorofilem, tak? Chlorofilem wpłynie. Nie zawiera GMO. Teraz mnóstwo nagrywa. Teraz filmów. Dzisiaj chyba 5 filmów nagrała. Wierzcie to. Ja dobrałem jeszcze moje ciasto, tiramisu. Chyba powinno być w przyszłym tygodniu na kanale, jak oglądacie tego vloga. A na kanale pojawił się filmik, co zrobić z ciastem filo. Fajny film, jeden warkocz i taki wieniec. O! Tak sobie powiedziałem. Dobrze, ja się z wami już będę żegnał. Widzimy się w kolejnym vlogu. Trzymajcie się. Bye bye.